pizza w sumie to była już znana w starożytności. Natomiast legenda głosi, że w 1889 roku do Neapolu zawitała królowa Małgorzata. No i chciano ją tam bardzo tak ugościć. Kucharze mieli przygotować coś niezwykłego. No i postanowili stworzyć coś, co by bardzo zadowoliło królową. No i kucharz zaproponował, żeby zrobić cienkie ciasto. Na ciasto położył ser koloru czerwonego, więc były to pomidory. Posypał to serem mozzarellą. No i dodał zielone zioła. Nie były to zioła suche, tylko były intensywnie zielone i podał to królowej. Królowa była tak bardzo zachwycona, że bardzo jej się spodobało to danie, bardzo smakowało i postanowiono właśnie to ciasto, to coś nazwać margaritą. Kolorystyka pizzy tej była dlatego taka, były te kolory czerwona, biel i zielona, ponieważ kucharz chciał pokazać kolory flagi włoskiej, czyli kolor czerwony, kolor zielony i kolor biały. Taką pizzę możecie Państwo otrzymać tu u nas Pizza Hata. Nasza pizza będzie wyjątkowa, będę nieskromna, ale będziemy ją otworzyć razem. I to będzie zabawa tym właśnie pięknym, wspaniałym ciastem pizzowym. A to, co stworzymy, to właśnie zaraz zobaczymy. Co prawda każdy zakład ma jakąś swoją tajemnicę, prawda? Bo tak jak panie wiedzą w domu, że kto nie robi ciasta, to zawsze wychodzi inaczej, żeby przepis był taki sam, ale to niestety ja nigdy nie mogę zrobić tak dobrej szarlotki, jak robi moja koleżanka. Podstawą ciasta drożdżowego to co jest? No, panie Andrzeju, mąka, woda i drożdże. Pan się zna, sól? Mąka, sól. Dziękuję. No i co? Wszystko. Bardzo lubi. To, co jest podstawą u niego, papryka, szynka, więc on już może jeść. Jeżeli jest to podstawą kurczak, to będzie chicken. Jeżeli będzie to pizza warzywna, to będzie wegetariana. Jeżeli jest to na przykład sos, ser, szynka czy ananas, no to już stosownie wtedy pizza ma swoją nazwę. Z tym, że chciałabym powiedzieć, że każda pizzernia obecnie nadaje swoje nazwy i dobiera składniki i produkty. Prawdziwa pizza to jest pizza na bardzo cienkim cieście. Oczywiście zachowane są ranty, prawda, że widać, że właśnie ta otoczka jest troszeczkę grubsza. Natomiast jeżeli podniosiemy pizzę do góry, ono musi być suche, cienkie, jednocześnie ciasto musi być suche, bo pizzę możemy jeść ręką. Wcale nie musimy jeść widelcem i nożem, tylko ręką i ta ręka nasza musi być sucha. I to jest wtedy pizza naprawdę dobra, mimo że jest ser, mimo że są takie bardziej mokre produkty, ale to wszystko, ta struktura zachowana jest na górze. Natomiast tak jak wspomniałam, musi być pięknie podpieczona, niespalona, a jednocześnie sucha. Tak wygląda pizza dobrze zrobiona, wykonana. Z tym, że mówię, zależy to bardzo od ciasta, ale są amatorzy pizzy na grubym cieście.
prawda? Oni sobie wtedy życzą grubsze ciasto, no i wtedy właśnie, no to już nie ma mowy, żeby przemokło, ale jednocześnie musi być wypieczona, niespalona, no i zachowywać swoje jakieś tam te walory smakowe i wszystko. Także no zależy od klienta, jak to wygląda. Ale mówię, pizza prawdziwa jest pizza cienka, nieprzemakająca, no a składniki to zależy od klienta. To się widzi już w pizzy od razu, jak ten ser się ciągnie, tak? I ten smak jest w ogóle inny w tej pizzy wtedy. Tak, to się czuje. To mogę przyznać prawdę. Panie, poczęstujemy taką świąteczną pizzę. Życzymy smacznego. Tak. Na pewno była ładna, kolorowa, więc zachęcała od razu do zjedzenia. I smaczna. Smaki były takie wywyższone, także... No i ciasto, przede wszystkim ciasto jest naprawdę bardzo dobre.